Mano, jeszcze raz pokażę to kopiowanie aut w bazie, to znaczy nie jeszcze raz, to już jest troszeczkę inna metoda. No potrzebujemy baza pełna, auto, które chcemy skopiować i 6 aut, które chcemy stracić, możemy stracić. Jeden znajomy, no i co najważniejsze, no niestety własne tablice iFruitowskie. Jak ktoś ich nie ma, niech w ogóle nie robi tego glitcha. Chyba, że jesteście od tego płynu do płukania tkanin Gokolino, no to rób tase brudne kopie i sprzedawajcie. Tak. To dla limiciarzy. Chcecie mieć limity, róbcie. Nie macie własnych type design fruta, nie zabierajcie się w ogóle za tego glitcha. W bazie jeszcze potrzebny nam będzie Avenger, żeby można było tutaj później kliknąć w prawo, tuningować samochód. Tu jeszcze wsiądę, pokażę, wytłumaczę na szybko temat pustych tablic. Jak było widać, Isi ma puste tablice. Strzałka w prawo, tablice. Te puste tablice to są moje, te hasztagi to są moje iFruitowskie. Dlatego nie dla każdego to będą puste tablice, to są pewniaki. Nie, to są moje iFruitowskie. Ale teraz wracajmy do glitcha. Wsiadamy do auta na stratę. Dostęp do pojazdu na wszyscy, żeby znajomy, który pomoże nam, mógł tym autem jeździć. I tak wyjeżdżamy autem na stratę na zewnątrz. Zostawiamy go, dajemy po prostu znajomemu. Nie wjeżdżamy jakimś innym autem na stratę do bazy, że tam baza pełna. Nie, 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 nie. Tutaj tylko tak. Znajomy wsiada za kierownicę. Jedzie gdzieś zablokować drzwi od strony kierowcy, tak żeby jak najdłużej wysiadał z tego naszego pojazdu. Tu chodzi o to, żebyśmy my zdążyli w aucie, które kopiujemy, zmienić cokolwiek, zanim znajomego wyrzuci z auta. Czyli tak, znajomy podjechał pod drzewo, zablokował drzwi od strony kierowcy, to będzie wysiadał od strony pasażera. No, zanim dupę przeczołga, to trochę zejdzie. A my wsiadamy do auta, które kopiujemy. Klikamy szybko strzałkę w prawo, hamulce i zmieniamy. Hamulce są najlepiej, najbliżej. Zdążyłem zmienić, zanim znajomego wyrzucił z auta. Opuszczamy i proszę bardzo, mamy kopię. No, jak widać, znowu puste blachy. Żeby zrobić drugą kopię, znowu wsiadamy do auta od znajomego, co ja gadam, autem na straty. Wyjeżdżamy na zewnątrz, zostawiamy go znajomemu. On blokuje sobie drzwi od strony kierowcy. My wracamy do bazy, wsiadamy do auta, które kopiujemy. Szybko strzałeczka w prawo, zmieniamy w aucie. No, hamulce najlepiej, jest najszybciej. Tam już nie chodzi o czy hamulce najtańsze, czy najdroższe, to kwestia przy sprzedaży kilku tych tam dolarów. Chyba że używacie tak jak ja Deluxo, wtedy tu pokażę. Moja kopia będzie wynosiła 3 miliony 800, 000. No ale żeby używać na stratę Deluxo, no musicie mieć je zakupione albo przez Frozen Money, albo metodą dwóch konsol. Cały czas, no nie będę nikomu robił bifa, żeby kupywać przez dwie konsole Deluxo, zwłaszcza jak ktoś ma na koncie ma raptem 5 milionów na jedną Deluxo, no to w ogóle odpada. Ale cały czas jest dostępny save z Frozen Money'em. Możecie go kupić, ale wymaganie, że wy macie wtedy fabułę i sobie sami możecie zrobić tego glitcha. Także, no ale tu wsiądę do Easy, pokażę, wtedy moja kopia ma wartość 3 miliony 800. I tak na przyszłość nie chomikujcie tych wszystkich kopii po garażach, bo mogą tracić na wartości. Tak jak to Buch ostatnio wspomniał wam na live, tak rzeczywiście to się sprawdza, że są stare jakieś kopie, wynoszą później po 500-800 tysięcy, a nie tak jak powinna wynosić 1 800 czy 700 czy tam 3 800. Kopiowanie łatwe, szybkie, jeszcze szybsze jak było. Korzystajcie. Pozdrawiam.